Co zrobić, żeby zrezygnować z tego bodźca zakupowego? Tak? Otóż, jak mamy ochotę coś kupić i, i wiadomo, że wtedy ciało, wszystko, wszystkie emocje są rozgrzane, wpadamy do tego sklepu i wtedy dobry sprzedawca wie, że trzeba nam sprzedać szybko na emocjach, dopóki te emocje są rozgrzane, bo my natychmiast już, już to mamy w ręku. Wtedy trzeba złapać się za rękę, powiedzieć: Stop, stop wyjść ze sklepu, wytrzymać ten dyskomfort, emocje opadną, zrobić dwie rundy dookoła galerii. To jest tak skonstruowane, że emocje, jak się rozgrzeją, to zasypia rozum, tak? Gdy śpi rozum, budzą się demony, również te zakupowe, dlatego trzeba to przerwać, wyjść, zrobić trzy rundy do galerii i wtedy wejść i jeszcze raz się zastanowić, czy to nam jest potrzebne.